Maciek, nie ma bata, tym razem to na pewno się zesrać. No nie, no znowu. Pomału rozumiem, wiecie, jak to działa i tak dalej, ale to jest strasznie irytujące, bo ta mechanika jest totalnie zrąbana. Ona się potrafi, no właśnie tak jak teraz, pojawić kurwa tuż obok i to dosłownie po jakimś tam zneutralizowaniu ją. Ja ją w tym momencie zabijam, ona się potrafi już zespawnować w tym momencie i być kurwa obok mnie. To jest posrane, to jest tak dużo szczęścia tu naprawdę trzeba mieć, żeby to się udało. No i patrzcie, ona już od razu kurwa tu jest. A mi się już kończą te całe pułapki na nią. No i proszę bardzo, i za chwilę nie będę miał gdzie... O, ten poziom krwi się podniósł tak, że po prostu już nawet... O, ty głupia pizdo! Czy ja to mogę... Powiedz, że to... O, kurwa, tu już nie ma. No, to już jest za późno, czyli to właściwie już jest koniec mojego tego przejścia. Bo już nic nie zrobię, ewentualnie tutaj się może coś udać, ale nie wiem, w którym miejscu to jest akurat. Tu. Ale nie wiem, gdzie ona teraz jest. Schowam się najlepiej. Ja pierdzielę. A, to jest okropne po prostu. No, ona jest przede mną. No oczywiście w momencie, kiedy mi się uda dobiec do tego całego główienka, tam zaświecić te zasłonki i tak dalej, to co z tego? Ona nagle poszła gdzie indziej. No jasne, to teraz mnie nie widziała, ale jak zapierdalam gdzieś tam przez 500 metrów do jakiejś jednej, jedynej szafki, to ona doskonale wie, że ja tam jestem, nie? No i teraz sobie tu łazi. W ogóle ten poziom krwi się cały czas podnosi w tym momencie. Oho, świetnie, ona teraz będzie krążyć wokół mnie i nie dam rady wyjść stąd. Więc ten poziom krwi się podnosi chyba za każdym razem, jak ją, wiecie, ubijam. Tak mi się wydaje. Więc na przykład ta szafka taka, gdzie była ta piła, którą zabierałem, ta szafka jest gdzieś tutaj zaraz po lewej stronie mojej. No nie widać jej, po prostu jej nie widać. Przed chwilą wbiegłem po prostu na tą szafkę i nie mogłem się po prostu, wiecie, podkrołem się powiedzmy. Nie mogłem przejść, bo po prostu blokowała przejście, ale jej totalnie nie widać już. No i popatrzcie, ona sobie teraz krąży idealnie wokół mnie. No to już jest perfidne, to już jest perfidne. Ona po prostu przechodzi tuż przed moją szafką, tak żebym nie miał nawet okazji wyjść. Aha, i tak będzie krążyć. Świetnie. Dziękuję ci gro bardzo. Ohoho. Super, super. Tak naprawdę mogę tylko teraz spróbować wyjść. Pójść w tą stronę i zaświecić to i mieć nadzieję, że ona w to wejdzie. Gdzie ona jest? No chodź, chodź, chodź. O, ty głupia gro! Widzieliście to? Po prostu to znikło. Na moich oczach zniknęło to po prostu, bo tak. Po co ci to? No nieważne, że to wcześniej trwało ileś tam 15 sekund, teraz zniknęło w ciągu 3. Tak, żebyś się zesrał i nie dał rady tego skończyć. Nie da się tak, nie można tak gier po prostu robić. Jest, udało się, Boże, święta animacja się włączyła. Aha, i ta teraz wyjdzie z krwi. No, pięknie. Nie da się, nie można tak gier robić. No, przecież to jest otwarte. Nie można tak gier robić, bo po prostu wiecie, no ludzie tracą cierpliwość, no. Okej, okay, cudnie. Ja na mnie tu dźga i dźga. O, ja przeszedłem przez korytarz. To było głupie, ta animacja była strasznie chujowa, w sensie... O, no nie, myślałem, że tu apteczka będzie. W sensie ona mi nic nie robiła, tak tylko machała ręką. A ja tak stałem i nagle stwierdziłem... A, teraz przeniknę przez ścianę, jeb. Cudnie. Oż kurwa. No dobra, jeszcze lepiej. To ona teraz już jest. Ja oczywiście ja jestem sparaliżowany strachem, nie mogę biegać. Zapomniałem, jak się biega. No przecież jest totalnie normalne. A nie mogę nic zrobić. Aha, świetnie. To jest jakaś taka chyba scena typu Carrie. O, tu jest ten gość, co się powiesił. Tak coś mi się wydaje. O, ona go zobaczyła! Ona go zobaczyła, to ten chłopak, którego pewnie kochała i dzięki tylko temu udało mi się przeżyć. Better get out of here.
You don't fucking say! Dobra, na pewno nie winda. No, to wygląda na całkiem otwierające się, dziękuję. Okej, okay, uratowało mnie to, że ten wisielec tam jednak był. Muszę ją znaleźć, ale to... Czy my Jane nie wiedzieliśmy, że wchodziła do tamtego pomieszczenia, w którym teraz toczyliśmy tą dziwną bitwę i... Okej, okay, oczywiście wszystko zgasło. To niby tam szła Jane. No, cudnie, niekończący się deptak w powietrzu. Jak dużo muszę przejść? Czy w ogóle muszę coś przejść? Czy mam się cofnąć może? O, to jakaś notatka. Ja pewnie ta notatka już się ktoś tam raz pojawiła. Co my tam mamy? Sztylet jest jedyną rzeczą, która może mi pomóc. Sztylet, który dał mi ten mnich nowicjusz. A, czyli w tym pudełku był sztylet. Ja myślałem, że to pudełko było darem, bo tak to było rozpisane, ale no dobra, ten sztylet w pudełku był tym drewnianym. Okej, okay, Tim może coś tam pomyśleć, nie rozumiem tego słowa, nie mniej niż z tym, więc muszę to przed nim ukryć. Za cupboard to jest jakaś tam szafka, no za szafką go schowa. Jeżeli Tim nie pomoże, będzie musiała zrobić to sama. Teraz przydałoby się trafić z powrotem do naszego mieszkania, bo już wiemy, gdzie ukryła sztylet, którym albo będzie siebie próbowała zabić, albo kogoś tam. No i co dalej, tak będziemy ten? Ja nie wiem, może się należy cofnąć. A to są jakieś takie nitki czerwone. Więc nie wiem, czy mam szukać kolejnych notatek, czy co? Czy ja już jestem w jakimś lupie? Niby tu jest, są te czerwone nitki. Teraz są tu. Serio, naprawdę, to zakończenie to jest jakaś kurwa parodia w tym momencie. Dobra, wiecie co? Może to chodzi o to, żeby się cofnąć. A, nie wygląda. A, cudnie. Kurwa, chodźmy tak dalej. Może w ten sposób. O, tak będzie idealnie. Po prostu nic nie będziemy widzieć. Nie wiem, no dobra. Załóżmy, że mamy szukać jakichś notatek, żeby stąd wyjść. No, ale ileż można iść? Już kurwa tyle przeszedłem, ale w drugą stronę szedłem, to nic się nie zmieniło. Ja pierdzielę. No dobra, no to symulator chodzenia kładką. Kurwa nie wierzę. Po 5 minutach chodzenia znalazłem jednak drzwi. A jednak są. Jakoś tu chyba posrało. Z tym zakończeniem tej gry. Masakra. I to jest straszne, bo na przykład, wiecie, gramy sobie w gierkę, która jest taka, mech, no jest spoko, nie jest bardzo zła, no nie jest też dobra, ale jest taka okej, okay, no można grać. Po czym nie, trzeba wpierdolić jakieś totalnie chujowe i głupie zakończenie i po prostu ten niesmak zostaje z nami już na zawsze. Mówimy, nie, ta gra jednak miała idiotyczne zakończenie, gra była chujowa. No, tak raczej była średnia, ale to zakończenie psuje wszystko. I te loadingi, które trwają wieczność. O, na szczęście coś się załadowało, chyba. No dobra. No, jeszcze tylko klatki niech wrócą. I mamy cały dom w sznurku. W sensie ten sznurek gdzieś tam się już faktycznie pojawiał trochę wcześniej, ale jakoś nie bardzo go chyba ogarnialiśmy, że coś takiego się... Że te sznurki mają jakieś tam powiązanie. Tu była, pamiętam, jakaś fotografia, która się zawsze przewracała. A teraz jest przewrócona i przywiązana sznurkiem. Nawet stolik jest przywiązany sznurkiem. Dobra. Może coś będzie? Tim, it's me again. Since your wife's disappearance, you seem a bit strange. You don't act like yourself lately. We're friends, aren't we? If you need to talk to someone, I'm here, all right? Please call me back. I'm worried. Nasz kolega się tu o nas martwi. Znaczy, no to na pewno jest... wręcz można by rzec, no to jest pewnik, że jeżeli... tu facet miał żonę i ta żona nagle zniknęła i nie wiadomo, co się z nią dzieje, no to bardzo, bardzo możliwe, że zacznie trochę wariować. To jest tylko prysznic, nie?
nic się nie dzieje. Dobra, to idźmy do jej pokoju, bo myślę, że, to w jej pokoju mamy znaleźć to, co mamy znaleźć. Tylko gdzieś no za... Cupboard to jest ponoć... Nie karton, tylko po prostu jakaś szafka. To jest wygląda jak skrytki na listy, ale to raczej nie to. Tu już nic nie ma. Chyba, że chodzi o ten schowek na dole, bo tam się bardzo dużo rzeczy rozgrywało odnośnie tego schowka. No nie, zostaw raczej latarkę włączoną. Ten schowek na samym dole pod schodami taki był, taka komórka, może o to chodzi. Jeszcze tutaj zobaczymy, ale widzicie, że nawet nie za bardzo gdziekolwiek da się wejść w tym momencie. Właśnie tutaj też ta szafa przesunęła. Dobra, mniejsza z tym, chodźmy w takim razie na dół, bo to nie wygląda, żeby to miało być tutaj. Natomiast to miało być za czymś. Więc ciężko, jeżeli chodzi o schowek, to ciężko, żeby było za, a tym bardziej, że nie da się tu wejść. Nie wiem, w którym miejscu ona to niby chciała schować. Przez chwilę myślałem, że ktoś tu stoi, ale tylko lampa. No generalnie to już tak przeszukałem raczej wszystko i dupa. I nimo. Ej, tu bądź mądry, kurde, gdzie to ten? Czy może tu gdzieś powinienem? W kuchni chyba tylko nie byłem. O ile to nazywamy kuchnią. Okej, tu jest jakaś drabina, small ladder. Okej, czyli mamy drabinkę, gdzieś ją będziemy mogli postawić i przejść. Teraz pytanie tylko gdzie? Bo nie widziałem do tej pory żadnego miejsca, w którym byłoby... Okej, tutaj coś musisz postawić. To się dowiesz. Nie było nic takiego, co by... Gdzie ja to mam drabinę postawić teraz, no? Ktoś mi powie, ktoś mi wyjaśni. A co tu kaman? Tu już się nie przecisnę. O jaście piernicze. Dobra, spróbujmy wrócić do jej sypialni, skoro to jest, no to jest chyba jedyna poszlaka, którą znaleźliśmy, to jest właśnie te. No tutaj raczej wszędzie sięgniemy. No więc spróbujmy znowu, tak jak mówię, wrócić do niej. Do pokoju i może tam. Ciekawym motywem jest to, że jest totalnie cicho, totalnie nic nie słychać. Ale tu nawet nie ma za bardzo gdzie postawić tej drabiny, w sensie nie ma żadnego wysokiego miejsca, do którego trzeba by z tej drabiny sięgnąć. Więc też po co to? Szkuźwa po prostu. Zero po prostu jakiejkolwiek pomocy. Po co mi ta drabina? Gdzie ja mam sobie ją postawić niby teraz, co? O co tu kaman? Na balkon nie wyjdziesz. Może tu się otworzyło coś teraz? Chuja, zamknięty dalej. Już kurwa nie wiem, naprawdę. Ja już nie wiem, o co tu kaman, po co, dlaczego i na co. Ja w to w ogóle gram. Żeby najwyżej tu postawić, skoczyć, kurde, złamać sobie kark na dole. Przecież tu nie ma ani jednego miejsca, w którym mógłbym tego użyć. Łazienki są pozamykane. Nie wiem. Nie wiem. Udało się, znalazłem, po prostu chodząc w kółko po jebanym mieszkaniu od 10 minut, okazało się, że tu, dokładnie, w tym miejscu, przy tej szafce, tam coś jest. No dobra, możemy w końcu, kurde, wejść po to pudełko, super, otworzymy je. I mamy jakiś tam scyzoryk ze sobą, co mamy z tym teraz zrobić? A ja już nie wiem, ale mam dość, po prostu mam dosyć tego i chcę to skończyć. Jak najszybciej, te loadingi w tym przeszkadzają. Cudownie, to teraz mamy, mamy ten sztylet i mamy świeczkę, bo jesteśmy tą Jane całą, jesteśmy tą kobietą, zobaczcie na paznokcie. Jesteśmy jego żoną.
To się widzę bardzo, bardzo boi. Ktoś tu stuka, puka. Nie mogę tego używać w żaden sposób, jakby się ktoś zastanawiał. Ja tam jakieś dziwne pejcze. No mam przerąbane, bo to gówno widać, totalnie gówno widać. Nieważne, przemy dalej. Nie mam pojęcia, co mam robić, nie? Nigdzie iść. Tu jest jakieś radyjko. O, popatrzcie, jakieś drzwi znalazłem. A, nie otworzę. Więcej zagadek, hura! Tam były jakieś takie drzwi w lewo, a w prawo był korytarz, więc może spróbujemy tam wejść gdzieś. O, tu był korytarz. Spróbujmy w ten korytarz. Jakaś kropka się świeci na samym końcu, ale nie wiem, czy to nie jest jakiś tam artefakt, pozostałość po jakimś niedokończonym modelu. No właśnie zniknęło, więc no chyba tak. Jakaś niedoskonałość. Pioruny, no dobra. Jeszcze bardziej grzmoty, bo pioruny to nie. No, jakieś otwarte okno, no, wcale nie jest dobre. Dobre miejsce. Oczywiście nic, żadnego światła nie włączyło. Jezus Maria, po prostu już mnie oczy bolą, bo wiecie, nad monitorem mam lampę, która mi świeci prosto w twarz, żebyście mnie widzieli. Okej, okay, coś tu widziałem. W końcu. Czy to jest? Tu jest lampa, a tu jest coś. Kadzidełko. Albo shisha. Okej. Okay. Okej, okay, tam ktoś stoi. Ktoś stoi i sobie tańczy. O, cudnie. Już chuja widać totalnie. O, schody są przede mną, dobra. Tutaj sobie ktoś musiał stać i tańczyć. Szkoda, że nie możemy takiej lampy wziąć, ale trudno. Kolejne zamknięte drzwi. No więc lampę mam, która wali mi w twarz, w oczy światłem i kurwa totalną ciemność i pustkę na ekranie. Że tu się da pójść. Wygląda na to, że się da. Tylko, że co z tego, jak tu jest jakiś mur. Czyli się nie da, czyli musimy stąd wyjść. Ja się zaraz po prostu pożygam od tego. Poszliśmy jakoś w prawo, więc teraz spróbujmy pójść drugi raz w prawo. Totalnie niepotrzebnie, żeśmy tam leźli. Znowu jakieś takie... Okej, widziałem kogoś przed sobą, ale pewnie tego kogoś już tam nie będzie za chwilę. A nie, ktoś tu jest. Siema. A nie, to jest lalka. Cię dźgnę za chwilę, kuźwa, za straszenie. Nawet się nie waż się odwrócić, gnoju. Obserwuję cię. No, dobrze. Dobra, no już tak go nie widzę, nieważne. Lerne manekiny. Ktoś tu sobie coś śpiewa. O, super! Teraz się dowiedzieliśmy wszystkiego. Jak możemy być normalni, skoro jesteśmy tylko dwiema dłońmi? W sensie nie mamy żadnego ciała. To widać ewidentnie w tym lustrze. Po prostu to są tylko dwie dłonie. Jedna ma świeczkę, druga ma nóż, ale w tym kurwa zajebistym krzywym zwierciadle wygląda jak tasak. Kurwa! Gdzie mi tu leziesz? Wypierdalaj stąd! Nie widziałem go zupełnie. Może ta laska ma tą samą fobię co ja, po prostu. Cio. Sfiksowała od tych jebanych manekinów sklepowych. Ja wiedziałem, że tak się stanie. Ej, tutaj kurwa już chyba byłem, bo tą szafkę poznaję, chociaż... Coś teraz świeci i faktycznie wtedy ktoś tutaj stukał tymi drzwiami.
Ej, przed chwilą się tu lampa świeciła. Ej, no kurde, ja zrobiłem kółko. Nie no, ja się tak nie bawię, kurwa. Ileż można. No poznaję, że robię dokładnie to samo, co wcześniej. I znowu jestem... Aha, tutaj ta deska, teraz jest jakaś deska w tym przejściu. Jednak się coś zmieniło. Jakieś dziwne, kurwa, moduł w tych radiach. Cio! Nareszcie coś, że coś widać. Co to jest, telewizor? Nie, to jakiś obrazek. Cicho, tam nie wolno się dobijać. Tu jakaś dziwna lutnia. Tu są... No, w naszej wersji były trzy czaszki, tutaj jakieś trzy maski. Jest trochę podobna sprawa. Ale nie podejdziemy do tego lustra. A, znowu nic nie widać. Cudnie! Tutaj jest jakiś korytarz. Zobaczymy, czy w to... Nie, zło... Aha, dobra, to jest znowu ta deska. Fajnie, że ta lampa się świeci i nie oświetla totalnie nic. W sensie, jak bardzo słabe musi być to światło. Żeby było tylko widoczne i nic więcej. Ktoś powiedział jeden do drugiego, ej, zróbmy taką grę, będzie mega straszna. O, przez większość gry nie będzie nic widać. No i faktycznie jest straszna, strasznie chujowa z tego względu. Dobra, muzyczka gra, ja mam nadzieję, że my już się zbliżamy. To jest przewrócone. On sobie tam tańczy, nie wiem, czy teraz mam tam iść, czy nie. Może tym razem. No oczywiście, że zgasło. Czemu miałoby tam czekać na mnie? A, że teraz któreś z tych drzwi się otworzą. Fajnie, że nie możemy biegać. To jest naprawdę pomocne w progresowaniu tej gry. Teraz nawet żadne drzwi nie chcą się podświetlić. Czyli znowu bez sensu tu wlazłem. Nie wiem, ja chyba... Nie wiem, muszę chyba poprzyspieszać te momenty, bo... Tragedia. I zawinkiel. Jeżeli ktoś chciał odtworzyć trochę klimat tego playable teasera, tego PT z Silent Hills, tym, że się wchodzi w kółko, no, coś się tam kurwa objawił w tym, ale nie chcę na niego patrzeć, że zaraz do mnie podejdzie. Jeżeli ktoś chciał, wiecie, odtworzyć, bo pamiętacie, był taki coś, co się nazywał Playable Teaser, w skrócie PT, i ludzie po prostu srali na, jak to zobaczyli. Okej, okay, idzie tutaj. I ej, a zagrasz w PT? Taka zajebista gra. Nie, to nie jest gra. To był teaser, jak sama nazwa wskazywała. O, nagle kurwa zaczęliśmy biegać. No to jest niesamowite. Okej. Okay. No i się zesrało. No już nic nie mogę zrobić. Ale mi ręce drżą. Czyli to coś po prostu za nią cały czas goniło, nie te wszystkie inne dziwne rzeczy, tylko... Tylko to coś? Te same teksty Stay away from me, leave me alone, to wszystko mówiła do swojego męża. Więc teraz się okaże, że po prostu zabijemy tego męża. O Boże, tu jakieś... O Jezu, pojebana... Jej krew z oczu płynie. Jesteśmy... Dobra, jesteśmy jeszcze tą Jane. Widzieliście te pazury na stopach? Jesus, to było leśne. Czy ja to dzisiaj skończę? Nie! Nie wierzę! Ta gra będzie miała jeszcze jakiś drugi epizod. Po co? Dlaczego? Ja już nie chcę, mamo! Jezus Maria, co za głupie czasy, gdzie wszystko się dzieli na epizody. Ja pierdolę. Dobra, oficjalnie skończyliśmy pierwszy epizod Home Sweet Home. No i chyba nie chcę wracać do tego więcej. Nie wiem, jak będzie wyglądała dwójka, drugi epizod i czy w ogóle wyjdzie i kiedy wyjdzie. Ale Boże, jestem zmęczony.
Dobra, słuchajcie, tyle w tym odcinku, dziękuję wam serdecznie. Wiecie co, godzina mi wyszła, może ja to podzielę przynajmniej na dwa filmy, to coś tam jakoś się to ogarnie. Bo naprawdę nagrywałem to przez parę godzin, tak żeby nie było. Jest już mega późno w nocy, tu już wszyscy pokazują, mi się spać, ja chcę spać i w ogóle dlatego kończymy. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób was tutaj, nie wiem, zabawiałem, bo ta końcówka była strasznie głupia i męcząca, ale, znaczy gra się w miarę jakoś tam zapowiadała na początku, no wyszło trochę kupa. Mam nadzieję, że albo drugi epizod nie powstanie, albo po prostu zmienią tą grę o 180 stopni, bo to, co tutaj wydali, to jest słabizna. Ale hej, ale pamiętajmy, są gorsze gry, takie jak na przykład Rise of Insanity. Więc no, zachęcam teraz do klikania, gdzieś tutaj się na pewno pojawiają karty, będzie karta pewnie z ostatnim filmem Ani z jej kanału, jakiś tam, nie wiem, jakiś inny film, który powinien was zainteresować, a jak coś, no to oczywiście w komentarzu, znaczy w opisie do filmu macie playlistę z innymi horrorami, które już ogrywałem, więc śmiało możecie tam zajrzeć sobie. Pamiętajcie o tym dzwoneczku i ja się żegnam z wami, trzymajcie się miłej majówki, czy tej reszki, która została, no, to tyle. Trzymajcie się, bye.